Typowy Jędrzej, student filmoznawstwa w Radio Campus. Dzień dobry Państwu, z tej strony Typowy Jędrzej. No, nie da się ukryć, że już oficjalnie naprawdę mogliśmy się od, jakby te pierwsze tygodnie mogliśmy się jeszcze oszukiwać, ale już nie ma co ściemniać. Wakacje się skończyły, zaraz po prostu kocyczki, kawusie, te kakałka, kawusie, cieplusie, jakieś skarpety grube i już po prostu nic innego nam nie zostaje. Oprócz oczywiście, proszę Państwa, chodzenia do kina, bo ja ciężko te wakacje przepracowałam, żeby móc Wam polecać rzeczy, które już miałam okazję zobaczyć przedpremierowo na kilku wakacyjnych, letnich festiwalach filmowych w Polsce. A teraz przychodzę do Was, żebyście już tam sobie powoli zaczęli planować najbliższe miesiące, bo naprawdę super filmy będą w kinach. Mam nadzieję. Znaczy, no, wszystkie, o których będę mówić, mają już albo informacje o tym, że będą dystrybuowane w Polsce, albo mają datę premiery. Mam nawet jeden film, taki gratisik, który jest w ogóle już dostępny w streamingu, więc super, fajna sprawa. Zacznijmy, bo nie ma na co czekać, nie ma co zwlekać. Już za tydzień, ale za tydzień będę Wam o tym opowiadać więcej. Premiera dwóch, moim zdaniem, naprawdę fenomenalnych filmów. Oba widziałam na festiwalu Nowe Horyzonty we Wrocławiu. Przypominam, zacny festiwal. Możecie tam wpaść na ich VOD i zobaczyć sobie też fajne rzeczy, które były w kinach w zeszłym roku. Teraz na przykład Perfect Days się pojawiło, Wima Wendersa, piękny film o czyszczeniu toalet w Tokio. Czyż może być coś piękniejszego na jesień? Nie sądzę, ale serdecznie polecam Waszej uwadze. A już za tydzień w kinach dwa naprawdę, moim zdaniem, mega udane filmy, czyli Substancja, Coralie Fergat, który jakby, no to jest gruby film, nie? Nie z dziećmi, nie jak macie delikatne żołądki, nie jak macie delikatne w ogóle dusze i serce. Jak nie lubicie rozlewu krwi i totalnej masakracji na ekranie, to raczej nie. To jest gruby body horror, Demi Moore, Margot Qualley, tutaj nagroda w Cannes za najlepszy scenariusz. Zdecydowanie polecam i zapraszam. No, takie rzeczy ogląda się w kinie na wielkim ekranie. Najlepiej przy pełnej sali ludzi. Niekoniecznie z popcornem, bo może wam się... Możecie go nie strawić, po prostu tak delikatnie powiem. Dla tych, którzy jednak wolą delikatniejsze nuty, to również za tydzień, pewnie tylko w kinach studyjnych, ale może gdzieś tam w jakichś pojedynczych multiplexach również, filmy Razem z Przypadku. To jest koprodukcja wielu krajów tutaj naszego kręgu kulturowego Europy Środkowej. Jest to film Gorana Stolewskiego i to jest taki piękny film o społeczności LGBT, która w trudnych czasach próbuje sobie jakoś poradzić i tworzy się taka rodzina zastępcza i taki dom dla po prostu różnych, można powiedzieć, wyrzutków społeczeństwa. Super fajna rzecz, ale o tym i filmie i o Substancji będę opowiadać Wam więcej za tydzień, żeby Was jeszcze bardziej po prostu podkręcić, że to są ekstra filmy, że trzeba je koniecznie zobaczyć. No i to jest taki początek. Oprócz tego za dwa tygodnie, 27 września, o tym też wspominałam tydzień temu, będę Wam w ogóle cały czas o tym przypominać. Fenomenalny film rumuński. Nie obiecujcie sobie zbyt wiele po końcu świata, jeśli macie wolne 3 godziny. To nic innego, moi drodzy. Po prostu oglądacie, jak typiara jedzie autem i robi robotę, po prostu w produkcji telewizyjnej, been there, done that, i ma okropne życie po prostu, ale jednocześnie jest to po prostu, jest to takie polskie doświadczenie. Ten film jest też przezabawny, jest przekomiczny. Serdecznie polecam. Nie wiem, jak wam mogło po prostu... Nie wiem, co mam powiedzieć, żebyście na niego poszli, ale naprawdę, jeśli macie do rozdysponowania 3 godziny i chcecie zobaczyć w kinie coś totalnie kuriozalnego, to jak najbardziej nie obiecujcie sobie zbyt wiele po końcu świata. I to też przypominam Państwu, nie obiecujcie sobie zbyt wiele. Tam się nic specjalnego nie będzie działo prawdopodobnie. No i potem październik, no to będą jakieś tam filmiczki, fajnie, ale kochani, kolejna, moim zdaniem, genialna produkcja. To też, to wszystko, o czym mówię dzisiaj, to raczej nie są filmy takiego głównego nurtu, nie będzie tu Gladiatorów, nie będzie tutaj Wicked, nie będzie tych wszystkich takich Władców Pierścieni, jakichś hitów. Raczej o innym Kingu chcę Wam mówić, też o takim, który po prostu też miałam okazję już obejrzeć. To są wszystko filmy, które już widziałam. Ja się podpisuję po prostu, jak Wam się nie będzie podobało, to proszę, ja dam mój numer telefonu, możemy się zdzwonić i będziemy dyskutować, szanowni Państwo. 22 listopada wyjdzie film Severina Fiali i Weroniki Franz. To jest, prywatnie to jest żona Ulricha Zeidla, to jest taki mega znany austriacki reżyser, który robi takie, no, takie niepokojące,
bym powiedziała, kino i Kąpiel Diabła, która wejdzie 22 listopada dzięki Velvet Spoon do polskich kin, to również jest taki film. Świetna rzecz, kochani. Tylko powiem wam tyle, że troszkę horror, ale raczej to jest taki naprawdę piekielny dramat kobiety żyjącej w XVIII wieku, która nie może zajść w ciąży, nie może mieć dzieci, to ją po prostu do jakiegoś szaleństwa totalnego sprowadza. I to wszystko opiera się, cały ten film, co jest moim zdaniem ogromnym atutem, na badaniach naukowych. Więc to, co jest pokazane w tym filmie, te obrzędy, które są creepy i dziwne, jakieś okropne, dziwne rzeczy, to wszystko wiemy dzięki wieloletnim badaniom austriackich badaczek. Więc to jest jakby troszkę historia niestety, mimo że wygląda jak jakiś taki totalnie porąbany, co tu dużo mówić, jakiś po prostu fantazy. O co im chodzi? Co oni robią? Czemu oni palce jakieś obcinają jakimś martwym babom? No, nic więcej nie powiem, koniecznie zapraszam, a ja wracam za chwilę i wrzucam wam kolejne daty i kolejne super filmy, na które koniecznie musicie iść do kina. Typowy Jędrzej, student filmoznawstwa w Radio Campus. No ja dzisiaj robię po prostu tutaj, szanowni państwo, przegląd, wielki przegląd, co ja już widziałam, a co jeszcze państwo pewnie nie widzieli i będą mieli państwo okazję obejrzeć w najbliższym czasie w polskich kinach. Nie mówię w najbliższym czasie, że za tydzień, że za dwa, bo tutaj już wjeżdżam, proszę państwa, w grudzień i 6 grudnia to jest data, kiedy obchodzimy Mikołajki, będzie fajnie, będą prezenty, będzie Mikołaj z komina, ale oprócz tego Hamaguchi, czyli gość, którego znamy m.in. z filmu Drive My Car. Mam nadzieję, że państwo wszyscy widzieli. Jak państwo nie widzieli, to proszę sobie poszukać w różnych serwisach streamingowych. Super film. I tutaj wejdzie jego film Zła nie ma. Co ja mogę powiedzieć? Trzymająca bardzo, bardzo za buziol. Żeby nie mówić brzydko, że za pysk. Ale za buziol. Trzymająca taka eko historia, dramat mężczyzny żyjącego sobie w małej społeczności z córką i tam się coś niepokojącego dzieje i ta córka nie wiadomo, co ona to robi, ona gdzieś idzie, po co ona idzie, co się z nią stanie, a jednocześnie jakieś tam mają im kurort budować, jakieś cudawianki, a im się to nie podoba, przecież to zniszczy w ogóle przyrodę. Ja uwielbiam w ogóle takie ekologiczno, proekologiczne takie thrillery, powiedziałabym. Bardzo gęsta atmosfera od pierwszych minut, długie ujęcia, nie wiadomo co się dzieje, ale naprawdę proszę mi wierzyć, to nie jest jakieś tam arthouse'owe, ciężkie kino. Nie, to jest po prostu, to jest super, super, super zrealizowany, bardzo, bardzo fajny film. Już 6 grudnia Zła nie ma w kinach. Już była okazja zobaczyć ten film właśnie i na festiwalu Nowe Horyzonty i była między innymi okazja na Timeless Film Festival, to już w kwietniu, to już niektórzy to już zapomnieli o czym jest, no to może jak państwo już widzieli, to sobie jeszcze raz obejrzą. Bardzo fajnie. 13 grudnia taka mała rzecz. Stowarzyszenie Nowe Horyzonty wprowadza do kin. Film nazywa się Dziki Diament i to jest francuski film o takiej typiarce, troszkę bym powiedziała tutaj jakby pato, taka no raczej nie za fajne ma życie, ale idzie na casting do reality show i wierzy, że wszystko się zmieni. No i taki jest opis filmu, ja na to poszłam, a jest to wielkie dramacisko. Jeśli potrzebujecie takich po prostu pełnowymiarowej, kobiecej bohaterki, silnej, ale jednocześnie no, nie ma za fajnie i ona robi po prostu wszystko, co może, to bardzo serdecznie polecam. Dziki Diament, 13 grudnia w kinach. Teraz jeszcze dwa tytuły, które koniecznie musicie zobaczyć, a które jeszcze nie mają swoich dat premiery. Jedną z nich jest oczywiście Emilia Perez. Jacques Audiard zrobił fenomen rzecz, którą miałam już też okazję zobaczyć właśnie na Nowych Horyzontach. Musical, gęsty, 3 godziny, super typiarki, które dostały w ogóle nagrodę w Cannes za najlepsze role żeńskie jako cała obsada, więc nie ma tam jak, że Selena Gomez albo Zoe Saldana dostały. Nie, wszystkie typiarki dostały. Utwory z tego musicalu już pojedyncze można słuchać tam w serwisach, wiecie, takich streamingowych do muzyczki. Nie wiadomo jeszcze, kiedy będzie premiera. Ja myślę, że to będzie jakiś styczeń, luty 2025. Ale znając Gutka, bo to Gutek film tutaj dystrybuuje, znając to, ja wiem, że pewnie będzie jakiś pokaz przedpremierowy w większych miastach. Myślę, że jest co mieć nadzieję, że coś tam się pojawi. Może jakiś Sylwester, prawda? Z Emilią Perez. Ekstra rzecz. Tyle wam powiem. Naprawdę ekstra. To nie jest fajny film, to nie jest spoko film. To jest absolutnie ekstra film. Super nutki, super aranżacje, ekstra wizualnie, świetna historia. Nic wam w ogóle nie mogę powiedzieć, bo jak wam powiem, o czym jest ten film, to ja w ogóle zniszczę wam ten film. Im mniej będziecie wiedzieć, tym bardziej wam się będzie podobać. No, przewspaniała rzecz.
no przewspaniała. Naprawdę nie mogę się doczekać, aż ten film wejdzie do dystrybucji. Sama będę miała okazję obejrzeć go jeszcze raz bardzo chętnie i jak nie mogę się doczekać, aż ludzie go zobaczą i będą, mam nadzieję, tak samo podekscytowani i szczęśliwi jak ja po tym seansie. Nie znamy też premiery filmu Wszystkie odcienie światła. To jest film, który zdobył nagrodę jury w Cannes. To jest bardzo powiedziałabym kameralna, ale niezwykle ważna historia dwóch kobiet, które mieszkają w Indiach i jakoś po prostu starają się łączyć koniec z końcem, chcą być nowoczesne, ale jednocześnie pamiętają o tradycji, ale jednocześnie chcą kochać, ale chcą być akceptowane. No, trudna sprawa. Więc to jest piękne, takie delikatne, kameralne kino dla fanów i nie tylko dla fanów. Serdecznie polecam. Kiedy w kinach? No jakoś pewnie... No lata, dzień, no to wszystko, ten czas tak leci, że co za różnica, czy to będzie w styczniu, czy to będzie w grudniu, czy to będzie w marcu. Przecież to wszystko jest zaraz tak naprawdę. Ale jeśli nie macie czasu czekać i chcecie obejrzeć coś fajnego już teraz, zaraz, w tej chwili, to polecam wam na serwisie Amazon Prime I Saw the TV Glow, polski tytuł W blasku ekranu. Strasznie nie sexy jest ten tytuł, a film jest, też nie jest sexy, jest smutny, jest przygnębiający, opowiada o takim... Jak to powiedziała wczoraj, rozmawiałam z Kają Klimek, którą serdecznie pozdrawiam, powiedziała, że ten film jest antynostalgiczny i faktycznie może coś w tym jest. Ja z tym filmem mam jakiś problem, ale wiem, jak wiele ludzi oglądając ten seans, no zapadało się w środku z takiego poczucia gdzieś tam zrozumienia dla tych bohaterów. Bardzo taka emocjonalna historia o wychodzeniu z szafy, o swoich demonach wewnętrznych, o tym, jak ważna też w naszym rozwoju często była telewizja, były te programy, które oglądaliśmy w latach 90. albo nie oglądaliśmy, bo byliśmy już starsi albo młodsi. Wspaniała rzecz, piękna rzecz. Ja na przykład, teraz mówię zupełnie za siebie, ja na przykład nie jestem wielką fanką, ale tylko dlatego, że po prostu mnie to nie ukuło w te struny, w które powinno. Ale doceniam ten film jako całość, ale koło mnie na sali siedzieli ludzie, którzy po prostu umierali z piękna i wzruszenia i z jakiegoś tego poruszenia tą historią. I mam nadzieję, że tak też wy odbierzecie, a nie będziecie tak cyniczni i puści jak ja. Dziękuję wam bardzo. Do usłyszenia za tydzień. Pa, pa. Typowy Jędrzej, student filmoznawstwa w Radio Campus.